Siema, dzisiaj pokażę Wam to moje top 3 programy do montażu. No, zapraszam bardzo serdecznie. A jeszcze przed intrem chcę powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał. Wszystko to jest. I zostawili lajka pod filmem, że tu macie ostatnich subskrybentów. Więc no, teraz intro. Jesteśmy już w trzecim programie do montażu, a nazywa się Premiere Pro. Ja go osobiście nie mam znać, można go skrakować, ale no, jest najpopularniejszym odcinkiem do najpopularniejszym programem do montażu. I tak wygląda jego ikona. Więc no polecam go. Ja go skrakowałem, ale okazało się, że jego jedynym minusem, jedynym, podkreślam, jest to, że potrzebny do niego jest Windows 10, a ja takowego nie posiadam, w maju będę miał, więc no to jest jedyny minus, jedyny. Wyobraźcie sobie, więc to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara. Dobra, jesteśmy już po intrze. I na miejscu trzecim jest program DaVinci Resolve. Jest jedynym w tym odcinku płatnym programem, ale darmowym programem, ale dorównuje programom płatnym. Więc no, tak wygląda jego ikona. Bardzo fajny program, znaczy ja go nie mam, ale widziałem na internecie, nie? Słuchajcie, to był odcinek, do którego najdłużej się przygotowywałem. Przygotowywałem się do niego kilka tygodni od marca, no. Więc no, naprawdę fajny program. Wiele funkcji. Dorównuje program, które potem się znajdą, ale jednak dorównuje, ale nie tak mocno. No, ale dorównuje, daje radę. Więc polecam go pobrać, jak ktoś nie chce wydawać pieniędzy na programy do montażu, więc polecam serdecznie. A my przechodzimy dalej. Dobra, jesteśmy już po intrze i na miejscu trzecim jest program DaVinci Resolve. Jest jedynym w tym odcinku płatnym programem, ale darmowym programem, ale dorównuje programom płatnym. Więc no, tak wygląda jego ikona. Bardzo fajny program, znaczy ja go nie mam, ale widziałem na internecie, nie? Słuchajcie, to był odcinek, do którego najdłużej się przygotowywałem. Przygotowywałem się do niego kilka tygodni od marca, no. Więc no, naprawdę fajny program, wiele funkcji. Dorównuje program, które potem się znajdą, ale jednak dorównuje, ale nie tak mocno. Ale to równuje, daje radę. Więc polecam go pobrać, jak ktoś nie chce wydawać pieniędzy na programy do montażu. Więc polecam serdecznie. A my przechodzimy.